Zmarłam po wyciśnięciu pryszcza na swojej twarzy. Nazywam się Megan. Pochodzę z Santa Clara w Kalifornii. Mam 18 lat i chcę ci coś powiedzieć ku przestrodze. Po kilku dniach dokuczającego mi ogromnego pryszcza na twarzy postanowiłam go wycisnąć. To było moje fatum, ponieważ później straciłam życie. Kilka godzin po wyciśnięciu tego pryszcza poczułam, że moja twarz bardzo spuchła, ale myślałam, że to nic poważnego i że wróci do normy następnego dnia. Kiedy obudziłam się rano, poczułam, że nie mogę już ruszać oczami i ustami. Szybko pobiegłam do lustra, aby zobaczyć, co się dzieje. Patrząc na swoje odbicie w lustrze, prawie nie poznałam siebie. Wtedy zadecydowałam, że zawołam moich rodziców, którzy jeszcze spali. Kiedy wstali i spojrzeli na moją twarz, natychmiast zapakowali mnie do samochodu i zawieźli do najbliższego szpitala. W szpitalu wyniki badań wykazały, że choruję na ogólną infekcję wywołaną bakterią Staphylococcus aureus i że ta infekcja już rozprzestrzeniła się po moim ciele. Mimo, że zostałam natychmiast poddana leczeniu, nie udało mi się przeżyć i zmarłam kilka godzin po przybyciu do szpitala. Bakteria Staphylococcus aureus należy do najbardziej niebezpiecznych wśród Staphylococcus. Ta bakteria normalnie znajduje się na skórze każdego człowieka, ale z ran lub zadrapań może dostać się do naszego organizmu. Zwykle dostaje się do naszego ciała przez rany spowodowane przez pryszcze lub depilację. Jej objawy są różne, włączając w to zaczerwienienie, miejscowe ropienie, atak serca i drżenia. Dlatego przy depilacji, jeśli doświadczysz któregokolwiek z objawów przedstawionych w filmie, natychmiast udaj się do szpitala, aby dokładniej ocenić swoją sytuację.